Gentlemen, dzisiaj na śniegu z okazji takiej, że kto wie, czy światowa kurwi komuna nam nie zabroni niedługo ćwiczyć gdziekolwiek. Może będą hantle zabronione, albo posiadanie gum do ćwiczeń z powodu strasznego COVID-a, albo tylko ci, co się zaszczepią, będą mogli ćwiczyć. Będę trochę ćwiczeń na świeżym powietrzu z ciężarami. Ale w sumie to chodzi o to, że to jest pretekst, żeby zrobić music video. I to właściwie było tyle we wstępu. Okej. Okay. Gentlemen, tutaj toporek, podstawowa broń wikinga. A jeśli chodzi o podstawowe ćwiczenie każdego szanującego się samuraja, innego kurwa głupka, to jest suburi, nie? Przy pomocy, to jest, on waży w sumie teraz jakieś 2 kilo, nie? To znaczy głowica 1, ileś, o ile się nie mylę, to coś koło kilograma, czyli coś koło 2 kilo, coś koło 2 kilo to waży, nie? I tym można sobie ćwiczyć po prostu suburi, nie? Bo oczywiście zacząć można od jeszcze czegoś lżejszego, jak się chce, a to już jest właściwie typowo taki trochę siłowy trening, nie? Ćwiczą tutaj głównie barki, przedramiona, to tam każdy już poczuje, jeżeli będzie w ogóle chciał tak coś takiego ćwiczyć, nie? Czyli to jest po prostu właśnie suburi z taką średnią siekierą, okej? Okay. To, że jest trochę cięższa siekiera, to mniej więcej jest różnica kilograma między tymi, nie? I po prostu dokładnie to samo zrobimy po to, żeby móc zrobić parę zdjęć do music video. Teraz mamy taki sam ciężar jak ta zielona, tylko krótsza. Przez co te ramię jest takie, że jak ktoś ma tam coś z barkami, czy coś nie wyrywa mu tak z barków, trochę oszczędza też łokcie, no ale efekt jest ten sam. Barki, przedramiona głównie. No i w trakcie tego ćwiczenia cały czas wzmacnia się też kręgosłup oczywiście, nie? Znowu lekkie steigerung, teraz jest młot. Nie pamiętam, ile on tam dokładnie waży. Zdaje się, że to jest co 3 kilo do stada, czyli tam wychodzi w sumie 4 kilo. Ja znowu do suburi. Hop. Tiger 4 kilo, kilogram, czyli w sumie jakieś 5. Suburi.